Widzimy te kolejne zapisy, panie bardzo. Też to są wyszedł z Muzyka. Uchwała w sprawie przyjęcia gminnego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie i ochrona ofiar przemocy w rodzinie w gminie Raszew na lata 2016-2020. Proszę bardzo. Proszę Państwa, myśmy mieli przyjęty program przeciwdziałania przemocy w rodzinie i ochrony przemocy w rodzinie na lata 2011-2020. Ale ponieważ w trakcie pracy funkcjonowania tej ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie działania, zadania ewaluują szczególnie zespołu interdyscyplinarnego do spraw przeciwdziałania przemocy w rodzinie, ten program trzeba było uaktualnić i dostosować do nowych realiów, które są teraz, to zmiana nawet ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie. Ja przyglądam sobie, ja jestem autorem tego programu nowego, we współpracy z panem Bartłomiejem Kozielem, który jest członkiem zespołu interdyscyplinarnego. Zmienia się ten program. Może moim zdaniem diagnoza jest dostosowana do realnych panów. Dziękuję Ci za dyskusję. Jeżeli są pytania, proszę bardzo. Na co głównie Państwu teraz padnie nacisk w tym nowym programie? Co jest zagadnieniem najważniejsze według Państwa? Według mnie najważniejsze jest stworzenie punktu koordynacyjnego do spraw uzależnienia i przeciwdziałania przemocy. Do tej pory odsyłaliśmy osoby, które dotyczyła problem przemocy w rodzinie, sprawców przemocy i osoby doznające przemocy do Warszawy, do Gruszkowa i nie zawsze były podejmowane działania. Wiedząc, że mamy takich terapeutów, którzy mają uprawnienia do tego, żeby prowadzić też konsultacje w zakresie przeciwdziałania przemocy, chcemy to wykorzystać i bez zwiększania ilości godzin pracy tych ludzi po prostu te możliwości wykorzystać i skierować ofertę też do naszych mieszkańców. Powiem szczerze, że moim zdaniem coś dzieje się dobrego. Znaczy ludzie coraz bardziej, co tu na rok, coraz bardziej przełamują wstęp wokół i zaczynają prosić o pomoc. To jest najważniejsze. Procedura niebieskiej karty wprowadziła taką zasadę, czyli policja też swoje procedowane dokumenty wprowadziła taką zasadę, że prowadzi się procedurę już przy pierwszych interwencjach. I to daje skutek. Osoby doznające przemocy przychodzą, dowiadują się, dlaczego tak się dzieje w rodzinach, co mogą zrobić. Niektóre nie mają świadomości, że to jest przemoc. No a sprawcy przemocy to będą nie mają świadomości, że co się dzieje. I trzeba to uświadomić. I to jest według mnie najważniejsze. Panie Bardzo, na stronie 7 jest ostatnie zdanie, takie jest troszkę moim zdaniem na niepokojące dla mnie, przynajmniej w tej treści. Karty zostały, niebieskie karty zostały zakończone ze względu na wyczerpanie planów pomocy, ustalenia przemocy, być to rozumiem, ale wyczerpania planów pomocy. To znaczy te przypadki są tak beznadziejne, że Państwo już upuszczacie zupełnie. Nie. No, ale tak jest zapisane, tak to brzmi. No, może tak, ale w każdej procedurze, która jest prowadzona, w każdej rodzinie jakiś problem, my obliczymy taki plan pomocy. Plan pomocy opracowujemy na podstawie sytuacji, która się zdarza. Przykładowo, tam gdzie są problemy, kierujemy wniosek sprawcowo o zobowiązanie do leczenia. Pracujemy ze sprawcą przemocy, żeby zaczął się leczyć. Pracujemy z osobą doznającą przemocy, żeby też na konsultację na przykład psychoterapeutyczną się udała do punktu, czy niezależnie gdzie chce, żeby pomóc sobie i zamykać
sytuacje. Reagujemy na przykład z dziećmi, które są świadkami tej przemocy i dla tych dzieci są zorganizowane zajęcia socjoterapeutyczne na szkołach. Kolumnie też programy problematyczne. To jest taki plan pomocy, który my sobie zakładamy na początku, który ewoluuje w trakcie. Ja to rozumiem, ale jeżeli jest taki zapis w programie, który wskazuje, że wyczerpało się wszelkie możliwości pomocy i redukuje się stanu pomocy, bo tak to brzmi, tak? No nie, raz czyli nie na końcu ile takich przypadków w roku się zdarza? Tak. No bo jeżeli jest taki zapis, wyczerpany plan pomocy, konkretnie jest tak wskazane. No tak, ale bez... Były takie przypadki... Dobrych skutków, tak? Nie, no pani Brando, pani to ostatnie zdanie przeczyta. Bo to są rezultaty i tak dalej, i jest wyraźny zapis. I grup roboczych wiele procedur niebieskich kart zostało zakończonych ze względu na wyczerpany plan pomocy. No, tak, no, ale już nie po przystawie przemocy, to okej, okay. Zadziałała niebieska karta, to tak. Zostało udzielone, tak? Może nie wyczerpanie kart, no, bo wykonanie. No bo wyczerpanie nam nie pasuje mi do tego. No, ale tak to brzmi w tekście. Zrealizowanie planu. Sam jeszcze mam kolejne pytanie, jeżeli Państwo mają już tam w czasie. Tylko wydaje się, że poprzednia uchwała powinien być uchwała, to już z dniem podjęcia może obowiązujące 2016. To tak jak poprzednio. Skoro to jest program na rok 2016. Ja mam tutaj zamykamy dyskusję, przejdziemy do głosowania tej uchwały. Uchwała w sprawie przyjęcia gminnego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie i ochrony ofiar przemocy w rodzinie w gminie Raszew na lata 2016-2020. Kto jest za? Dziękuję bardzo. Kto jest przeciw, kto się wstrzymał? Nie widzę. 15.